Ejka, dzisiaj wam pokażę, jak zaadoptowałem psa w League of Legends. Nie chodzi tu o Nasusa, a o Peta, którego trzeba dogasić, bo tli się w nim jeszcze żar zjebania umysłowego. Ale do rzeczy. 30 sekunda gry, moi drodzy. Co się może stać? O, przychodzi Lux, tak? Czajmy się na nią. O, i dostaje toporem, tak? Bijemy się. Gdzie jest Janna? No, Janna spóźniona jak zwykle, ale dobra. O, Yasuo, dobija mnie, niestety. Cztery pytajniki mnie zabiły. Janna, no rozumiem. Zaspało się jej, tak? Każdy na rankedzie czasem śpi. Nawet Kasadin, który przez ten cały czas stał pod wieżą, dzielnie jej broniąc. Ach, to oddanie. O, ruszył się dopiero, gdy mnie zabito, ale brakuje, żeby jeszcze, kurwa, Janna zabili. No i ważne. Moi drodzy, szykuje się pierwszy gank na mida i oto jestem. O, dostaję toporem pierwszym. Do lipcia. No i ucieka, przeszybki jest. No, tutaj zmisowałem, no zdarza się. No i ogram, tak? Ale powiedzmy, wyszło jeden za jeden, nie najgorzej. Moi drodzy, 7 minuta i z tej strony popisowy numer Kasadina i co? I wiepka. Tak, przejdźmy dalej. Jesteśmy na topie i wygląda, że Rek'Sai niczego się nie boi. Wjeżdża w nią Riven. Jeszcze doskakuje Kasadin, wjeżdżam ja. O, hop, dostaje toporem, tak? I co, zniknęła? O, prawie zabiła Riven. Rek'Sai, no i co, zabiłem. Dzięki naszej zespołowej akcji Riven przeżyła. Ale moi drodzy, nie to jest ważne. Ważne jest to, co się dzieje teraz. Gdyż teraz, piesek trzyma się grzecznie nogi cały czas. Wyprowadzam go właśnie przez dżunglę przeciwnika. No, pojawiło się Blue, no to co? Pójdziemy na nie, tak? Piesek grzecznie stoi. Azor, kurwa, nie ruszaj się. Azor, nie ruszaj się. No i co, mamy Blue. Piesek tutaj próbował dziabnąć to Blue, jak było widać. Tak się bawi, tak? To jest jego zabawa. Ale no co, nie dla psa kiełbasa. Tutaj bijemy żabcie, grzecznie stoi, wychowany jest, można powiedzieć. Obroże nie trzeba mu zakładać. No tutaj znów się bawił rzeczywiście, ale no znowu, nie dla psa kiełbasa. Powtarzam się, ale jest to istotne. Idziemy, wyprowadzam go dalej przez rzeczkę. Tu mi się coś z łańcucha zerwał. Ale dobra, idziemy na Yasuo w takim razie. Bijemy się z nim. O, kontrujemy jego podrzucenie R-ką. No i tutaj piesek ugryzł go, tak? Rzucił się jak Rexio na szynkę. Azor. Azor, Azorku, poczekaj, właśnie idziemy, chodź, pomożesz mi w farmie, o właśnie, dobrze, ale gryzie. Jak losuję właśnie takich petów jak on, to mi się aż pet party przypomina. Azorku, dobrze, że przyszedłeś, chodź, pójdziemy na czerwie pustki, o. Stój tutaj, grzecznie, stój, dobrze, patrz jak się walczy. No idzie jak spłatka. Czemu się mówi tak w ogóle, dziwne? W sumie sprawdziłem, dlaczego się mówi poszło jak spłatka. Bo kiedyś płatek oznaczał chustę i kiedyś kobiecie wiejskiej łatwo było owinąć rzeczy zawinięte w chustę. Więc spłatka, bo kobieta zawija w chustę. O, tutaj przymierzam się do dziabania Lux, full odpalony. No nie ma, nie ma bata na wariata i ucieczka. A, Zorek, kurczę, już był w pogotowiu, już chciał zarekwirować fraga, ale no niestety komisarzowi Rek'Sowi się nie udało. Ale dostał bułę. Oho. O, i Azorka uśpili.